Cześć, witajcie, ja nazywam się Jakub Deper ze strony niezgrani.pl i witam Was po raz kolejny z targów elektroniki użytkowej i gier wideo on-off. Poza naszymi pozostałymi gośćmi, czyli marketingowcami, którzy tak naprawdę z reguły chowają się gdzieś tam w czeluściach biur, jest z nami dzisiaj prawdziwa gwiazda polskiej sceny. Gwiazdy są na niebie. Czyli bardzo utalentowana wokalistka. O, już lepiej. Iwona Węgrowska. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Bardzo miło, oczywiście, że siedzę koło ciebie, że możemy sobie porozmawiać. Pozdrawiam wszystkich. Iwona, opowiedz, jak powiedziałem przed chwilą, to są targi elektroniki użytkowej i gier wideo. To chyba mojego tatę muszę tutaj ściągnąć jak najszybciej, bo on przede wszystkim w elektronice siedzi. I mojego Chrześniaka, który notorycznie po prostu kupuje gry, a ma 5 lat. I co najgorsze, w nocy zaczyna szczelać, rozumiesz, śnią mu się jakieś głupoty. Dokładnie. Wszystko przez mojego brata, który kupuje mu takie gry nieadekwatne do wieku, rozumiesz? No to musisz nad tym zapanować teraz. Muszę. I tylko ostatnio non-stop słyszę, ciociu, jaka tam nowa gra, a przywieziesz mi coś? On mieszka w Zielonej Górze. I tylko non-stop mnie męczy o gry, także dzisiaj nowości mu doniosę. Okej, dobra. Iwona, powiedz w takim razie, co ciebie tutaj osobiście sprowadzają te targi? Przede wszystkim, wiadomo, nowości gry i tak dalej. I to, że moja twarz została wykorzystana do takiej gry. Music Master Chopin. I przede wszystkim to oczywiście przez to, że wziąłam też udział w projekcie Chopina. To jakby jest wszystko powiązane i to dzięki temu tutaj jestem. Czyli, ale użyczyłaś tylko swojej twarzy, czy także czegoś więcej? Wiemy, że twarz jest twoim ogromnym atutem, ale no właśnie, przede wszystkim śpiewasz, tak? Przede wszystkim śpiewam, tak, śpiewam Nocturne, Esdur. Dokładnie, jest to jedna z najsłynniejszych pieśni Chopina. Także miałam tą przyjemność zaśpiewać tę pieśń i znajdzie się ona na pewno na płycie wśród wielu wspaniałych wokalistek, właśnie między innymi Lenda, którą teraz niedawno usłyszeliśmy. Będzie też Flinta i wielu, wielu naprawdę innych wspaniałych artystek. Także cieszę się, że dla mnie się też znalazło miejsce. Okej, Iwona, powiedz mi, tak poza twoim angażem w tytuł Bluebird Teamu, czyli Music Master Chopin, sama osobiście też zdarza się tobie zagrać? Gdzieś na komputerze, na konsoli, coś? Naprawdę, jak przyjeżdżam do mojego brata, który mieszka w Zielonej Górze i tamten mój sześciak, który mi ciągle męczy, no ciocia, jak nie przyjdziesz, to się na ciebie obrażę, zobacz, nowa gra, będziemy grać. I gramy naprawdę bardzo długo i wtedy rzeczywiście, muszę powiedzieć, że te gry bardzo uczą. Te strzelanki? Rozwijają naprawdę umysł dziecka, także bardzo się cieszę w ogóle, że takie gry są. Natomiast tak jak mówię, problem jest z tym, że czasem nie do końca gdzieś tam dobieramy do wieku te gry, bo naprawdę one są, no są wiadomo i poważne takie. Jasne. Dla dorosłych i dla dzieciaków, naprawdę. A ten dzieciak, mój chrześniak, to po prostu gra w takie gry, że głowa boli, naprawdę, aż się sama wystraszyłam to, co on grywa. Ale rzeczywiście, naprawdę przez to jest mega rozwinięty dzieciak, mega. Także gry są potrzebne. Tak. Ale pamiętajcie, to nie gry dla dorosłych mega rozwijają pięciolatki. Pamiętajcie o oznakowaniu PEGI i o tym, że gry od 18 lat są dla 18-latków i całej reszty dorosłych. Okej, masz jakąś swoją ulubioną grę, Iwona? Nie, ale ostatnio skusiłam się kupić Awatara. Po filmie oczywiście, jakim obejrzałam, powstała ta gra, także nawet byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Teraz czekam na jakieś nowości, bo gdzieś tutaj słyszałam, że jakieś tutaj zaraz powstają, także na pewno polecę, bo mój Krzysiek przecież mnie udusi, jak nie kupię, no. Jasne. A powiedz mi, jak przebiegała, bo chyba po raz pierwszy współpracowałaś z deweloperami, tak? Czyli z twórcami gier. Jak przebiegała współpraca z tymi ludźmi? Bo jak wiemy, jest to taka kasta trochę uważana za dziwaków, za odszczepieńców i tak dalej. No, powiedz mi, że to są dziwni ludzie. Ja powiem tak, właśnie, to są dziwni, pozytywnie odjechani mega ludzie. To jest chyba najlepsze określenie dla nich, naprawdę. Ale to są bardzo inteligentni. Natomiast uważam, że to są rzeczywiście ludzie z kosmosu, ale tak mówię, pozytywne słowa w znaczeniu. Bo naprawdę, no to trzeba być wariatem, no to trzeba to kochać. No i rzeczywiście, rozmawiając z takimi ludźmi, no powiem szczerze, że naprawdę mega inteligencja. A gdyby się pojawiły jakieś dalsze propozycje brania udziału w grach? Wiemy też, że twoja piosenka była w SingStarze, tak? Dokładnie. Jakieś jeszcze dalsze projekty planujesz w związku z grami wideo? No na razie teraz taka premiera, początek. Kto wie, no może tak się wkręcę jakby wszyscy po prostu w to nie spocznę. Myślę, że będę działać. Bohaterką gier akcji, może nowa Lara Croft i Iwona Węgrowska. Coś będziemy kombinować, nie? Jak już się zaczęło, jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć teraz B. Ja już myślę, że teraz nie popuszczę. Już mnie to tak wkręciło, już dzisiaj przechodziłam koło tych gier, to mało nie zwariowałam, naprawdę. To rzeczywiście może zwariować. Miejmy nadzieję w takim razie, że Iwona Węgrowska będzie się coraz częściej w grach wideo pojawiała, bo jak wszyscy mieliście okazję się przekonać, to bardzo sympatyczna osoba, która jest zainteresowana grami. Okej, dziękujemy. Dzięki bardzo. Dziękujemy, Iwona, za tę rozmowę. Do zobaczenia. Chyba, że chcesz nam jeszcze naszym słuchaczom, oglądaczom
czytelnikom wszystkim przekazać, czytelnikom niezgrani.pl. Niezgrani.pl? Tak, niezgrani.pl to jest blog o grach, on tak się nazywa od dupy strony. To... Jak brzydko się nazywa. Cześć, to Iwona Węgrowska, pozdrawiam wszystkich niezgranych.pl. Trzymajcie się ciepło, pa. Dzięki, do zobaczenia, hej.